Szanowni, chciałem omówić rozwiązania zadań z naszego ostatniego spotkania. Tyle tylko, że muszę się zmniejszyć, bo zajmuję stanowczo za dużo miejsca. No więc pierwsze zadanie było takie. Mamy udowodnić, że w dowolnej grupie składającej się z dwóch lub więcej osób istnieją dwie osoby, które mają taką samą liczbę znajomych w tej grupie. No, to jest ciekawe stwierdzenie. Z jednej strony mamy po prostu liczbę osób, a z drugiej strony wydawałoby się dość mocne stwierdzenie, że co najmniej dwie osoby mają tę samą liczbę znajomych w tej grupie. No i jeżeli byśmy myśleli o dwóch osobach, no to się oczywiście zgadza, no bo jak mamy dwie osoby, to no to co się dzieje tam? Jedną z nich nazwiemy A, a drugą B, ale to widzę, że muszę to przesunąć sobie gdzieś tutaj, no tu na przykład. To tak, no to albo się nie znają, wtedy faktycznie dwie osoby mają, znają tą samą liczbę osób, czyli nie znają żadnej, no albo znają się i wtedy każda z tych osób, to znają się, to zapiszemy w postaci takiej kreski łączącej te dwie osoby tę znajomość, to znaczy, że każda z nich zna jedną osobę. No i teraz spróbujmy sprawdzić, czy skonstruować rozumowanie, które pozwoli nam udowodnić ten przykład w ogólnym przypadku, to stwierdzenie, no ale ten ogólny przypadek, żeby skupić na czymś swoje myśli, no to załóżmy, że niech ta grupa składa się z pięciu osób, a jak się przyjrzymy rozumowaniu, to zauważymy, że akurat to, ile było w niej osób, to nie odgrywało istotnej roli. No, jeżeli mamy pięć osób, to możliwości są takie. No, każda osoba może znać albo zero osób, czyli nikogo, albo jedną, dwie, trzy lub cztery osoby. No, ale znajomość, tak jak tu jest narysowane, to jest relacja zwrotna. Jeśli ja znam ciebie, to tym samym ty znasz mnie i na odwrót. No, w każdym razie tak będziemy zakładać. W takim razie, jeżeli w grupie jest ktoś, kto nie zna nikogo, czyli zna zero osób, to nie może być w tej grupie, jeżeli jest taka osoba, to nie może być w tej grupie osoby, która zna wszystkie. No, a jeżeli jest taka osoba, która zna wszystkie, no to nie może być osoby, która nie zna nikogo. No więc w takim razie, jeśli chodzi o liczbę znajomych w tej konkretnej grupie, no to mamy dwie takie możliwości. Albo jest tak, albo tak. No i mamy cztery możliwości, a w grupie jest pięć osób, czyli mamy możliwości mniej niż osób. Czyli pewnej z tych czterech możliwości, albo takiej, muszą odpowiadać co najmniej dwie osoby. No i to jest rozwiązanie naszego zadania. Drugie zadanie wygląda tak. W pewnej klasie każda osoba przyjaźni się dokładnie z trzema osobami. Trzeba wykazać, że liczba osób w tej klasie musi być parzysta. No i znowu przypominamy sobie, że te dwie osoby się przyjaźnią i są połączone jedną przyjaźnią, więzem jednej przyjaźni, tą kreską. No więc liczba przyjaźni jest dokładnie równa połowie liczby osób przyjaźniących się. No? Liczby osób, które się przyjaźnią. To znaczy, że liczba osób, które się przyjaźnią, musi być liczbą parzystą, no bo musi się dzielić przez dwa, żeby policzyć liczbę przyjaźni. To musi być liczba całkowita, liczba przyjaźni, bo to jest, gdybyśmy to chcieli sobie rysować, no to jest liczba tych kresek. No, w tej klasie jest n osób, to znaczy liczba osób, które się przyjaźnią, no każda przyjaźni się z trzema osobami, to jest 3 razy n. A liczba przyjaźni w takim razie to jest połowa tej liczby, 3 razy n przez 2. No, skoro to musi być liczba całkowita, liczba przyjaźni, a 3 nie dzieli się przez 2, no to n się musi dzielić przez 2.
czyli n, musi być liczbą parzystą. A to właśnie mieliśmy udowodnić. No, zobaczymy, czy się to da przywinąć do góry. Da się. No, to właśnie mieliśmy udowodnić. No i trzecie zadanie. Na zebranie rodziców do szkoły, do Eureki przyszły 33 osoby i wiadomo o nich tyle, że spośród każdych z tych trzech osób można wskazać taką, która zna pozostałe dwie osoby z tej trójki. Ale nie w każdej trójce musi to być ta sama osoba. Wykaż, że w takim razie pewna osoba zna wszystkie pozostałe osoby obecne na tym zebraniu. No i zobaczmy, jak to, co to znaczy to, że spośród w dowolnej trójce można znaleźć osobę, która zna pozostałe dwie. No, może być taka sytuacja, to jest ta osoba i ona zna te dwie, no i jeszcze one się znają między sobą, ale niekoniecznie musi tak być, może być tak, że to jest ta osoba, ona zna dwie, a one się między sobą nie znają. Sytuacji takiej, której nie może być, sytuacja, której nie może być, jest taka, że w tej trójce nie ma jest osoba, która nie zna dwóch pozostałych. No bo wtedy ta nie będzie mogła znać dwóch. Żadna z nich nie będzie mogła znać dwóch. A w każdej trójce jest taka osoba, która zna co najmniej dwie osoby. Innymi słowy, żadna osoba z tej grupy nie zna więcej niż jednej osoby. A może znać, nie znać jednej osoby, ale nie może nie znać dwóch. A zatem każda zna co najmniej 31 osób, no bo 33 osoby są na zebraniu. Pozostałych osób dla każdej osoby to jest 32. No i liczba znajomości między nimi to jest 33 razy 31 przez 2. Ale to jest sprzeczność, bo liczba znajomości musi być liczbą całkowitą, no bo to jest liczba tych kresek pomiędzy nimi, prawda? To jest zawsze liczba całkowita. Ale ani 33, ani 31 nie dzieli się przez 2. No i sprzeczność bierze się z założenia, że nie ma w tej grupie osoby, która zna wszystkie pozostałe. Tak jak żeśmy to sobie założyli. A zatem w tej grupie musi być co najmniej jedna osoba, która zna wszystkie pozostałe. No jeśli tylko jedna osoba zna wszystkie pozostałe, jeśli jest tylko jedna taka osoba, no to liczba znajomych równa się, ta osoba zna 32 osoby, wszystkie pozostałe, no a pozostałe 32 osoby, bo było 33 osoby na zebraniu są, ale tylko jedna zna wszystkie pozostałe. Każda z tych pozostałych zna tylko 31 osób, no ale taka liczba dzieli się już z całą pewnością przez 2, bo 32 dzieli się przez 2.